Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Bycie miłosiernym jest głęboko wbrew ludzkiej naturze. Jesteśmy drapieżnikami, nauczonymi tego, by wywalczyć sobie swój kawałek terenu, wywalczyć sobie swój kawałek jedzenia, wywalczyć sobie szacunek, pozycję w stadzie. Mamy mm, zęby przyzwyczajone do Y, szarpania mięsa, mamy pazury, y, mamy y, to wszystko, co jest na wyposażeniu drapieżnika. Taką mamy naturę, naturę, y, która służyć ma temu, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i zapewnić sobie kontrolowanie innych. Tymczasem bycie miłosiernym to coś bardzo wbrew ludzkiej naturze bo to jest ta boska cząstka w człowieku, coś, co nas bardzo przekracza, coś, co udowadnia, że w człowieku jest dużo więcej niż fizjologia, dużo więcej niż genetyka, dużo więcej niż ewolucja, że w człowieku jest y, podobieństwo do Boga. Tak przecież czytamy, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. Jesteśmy do Boga podobni w sposób nadprzyrodzony, podobni przez fakt, także przez fakt, że możemy być bardzo piękni w swoich odruchach miłosierdzia, czasami wbrew samemu sobie, ale jednak tak bardzo w Bożym Duchu, który jest w nas. Do zobaczenia jutro.